Witam was serdecznie, ja jestem Rank, zapraszam was na kolejny dodatek, tym razem trzeci, który ogrywa tak uboczny. I będziemy... Ciach, zobaczymy co tym razem... Zabawy... Co się wydarzyło takiego, że... Przygoda Białego Wilka... W tym, tym bardziej, że... Zajazd... Ciekawe, czy będzie dubbing? Co później było? Bajajcie dalej, mistrzu Jaskrze! Musimy, powiadajcie nam o tym, jak powrócił do wiedźmińskiego siedliszcza na krańcu świata! Chyba, że mam błąd jakiś. Niech no, który kopnie się po garniec miodu dla naszego barda! Dobra. No bo to można powiedzieć, że było to samo, co tamto. Ale jest loszek. Panie kapitanie, powtarzam po raz trzeci. Ten śpiewak zapowietrzony powinien zapłacić głową za to, że skrzywdził moją duszkę. O! Mości panowie, nie wiem o co ta sprawa. Jam jest mistrz Jaskier, najsławniejszy poeta w tym kraju i z całą mocą oświadczam, że jestem niewinny. Zamknij się, Jaskier! A wy, panie Rajto, nie gardłujcie tu! Mówiłem wam już, póki nie zakończymy śledztwa, podejrzany zostanie w celi. Tego już za wiele, kapitanie. Moja biedna Zygfryda płacze całymi dniami i pyta, kiedy wreszcie złoczyńca poniesie karę. Jestem rajcą miejskim i żądam... Tu jest więzienie, a nie posiedzenie Rady Miejskiej. A teraz proszę wybaczyć, ale obowiązki wzywają. A ty czego tu szukasz? Chciałbym zamienić kilka słów. Więźniem. Z Jaskrem? Proszę bardzo, byle nie za długo. To jest więzienie, a nie miś kudłacz. Dobrze. Jaskier, coś ty się wpakował. Geralt, dobrze cię widzieć. Co tu robisz? Dowiedziałem się, że wylądowałeś w lochu i przyszedłem zobaczyć, co przeskrobałeś tym razem. Skarżenia to podła. No nie no. Co za... Na pewno. Wszyscy wiedzą, że do więzienia idzie się z reguły za niewinność. Ten twój wieczny sarkazm staje się denerwujący. Cóż, przyznaję, że spędziłem kilka miłych, upojnych chwil z tą piękną... Ojoś... Coś w tym guście. Ale żeby od razu wtrącać mnie do więzienia i domagać się mojej śmierci, no trzeba mieć dystans do siebie. Tym razem się doigrałeś, Jaskier. Rajca udusiłby cię gołymi rękami, gdyby tylko mógł. Jaskier! Coś ty, Jaskier. Przed chwilą chłopak od rzeźnika. Mówił, że zamawiałeś polędwice i cynaderki. Czy to prawda? Mój drogi kapitanie, nie wyobrażasz sobie chyba, że zadowoli mnie więzienny wikt. Nie przeginaj pały, Jaskier! Tego nie było w naszej umowie! Te 2000 orenów daje ci gwarancję, że nie będziesz wisiał, a nie lepsze żarcie. Aha. Strażnicy więzienni, za grosz fantazji. Ja jestem ciekaw. Orenów? Czyś ty oszalał, Jaskier? Ależ nie ma się czym martwić. Wszystko załatwiłem. Posiedzę sobie kilka dni w celi, a ten tu poczciwy kapitan ma dopilnować, żeby rajca nie mógł dobrać mi się do skóry. Jezus. Co za ludu. No, cicha. No właśnie. Wszystko pięknie, tylko bądź łaskaw mi powiedzieć, skąd wziąłeś 2000 orenów. A to już moja sprawa. Jak zwykle mi nie ufasz, Geralt. Jeśli już musisz wiedzieć, to pożyczyłem pieniądze od godnej zaufania osoby i zamierzam je zwrócić po wyjściu z więzienia. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś jakiegoś głupstwa. Mam złe przeczucia. Starczy tego gadania. Koniec widzenia z więźniem. Mam tylko 2 talenty. Podjęłam się 2 talenty. Normalnie nie rozumiem czasami tego. To jest najdziwniejsze.
Jestem ciekaw, co on mi to doda. Tylko 2 punkty mam. Świetnie. Co nam tu da? Nie, to nie. Nie, do zręczności, wytrzymałości. Damy to i koniec. Dobra, za chwilę wrócę. No już jestem. Mówię wam, co za ludzie tutaj nie wkurzają. Kończyło. Zobaczmy, co tym razem to da. Ty jesteś Geralt z Rivi? Nie, z Zbyszku Bogdańca. O co chodzi? Pan Kłykacz chce się z tobą widzieć jak najrychlej. Na twoim miejscu bym posłuchał, bo inaczej twój kumpel Jaskier może mieć nieliche kłopoty. Pan Kłykacz? Widać, dawno cię w Wyzimie nie było. Pan Kłykacz rządzi w tym mieście. Jak każe ci podskoczyć, to masz zapytać, jak wysoko. Rozumiesz? Jaskier, w co ty się wplątałeś? Dobra, prowadź mnie do tego Kłykacza. Ludzie, te kobiety naprawdę denerwują człowieka. Ja teraz miałem i za gościem i nie widziałem, o co biega nawet. Nie wiedziałem, gdzie, co, jak. O Jezu, co ten Jaskier się kurna wpakował, to ja nie wiem. Chyba mówię, to jest normalnie. Dom po baraninie. Baraniny nie ma, teraz Kłykacz jest. No proszę. No. Jezu, gdzie jest ten Kłykacz? Pan Kłykacz czeka na dole. Jakie wiwerny? No to ładnie. O. Proszę, proszę. Wiedźmin raczył się do mnie pofatygować. Twój człowiek zaczepił mnie na ulicy. Właśnie. Jakie są według ciebie szanse na przeżycie walki z dwiema głodnymi wiwernami? Zależy, kto walczy. Ktoś nieobeznany z wojaczką. Artysta? Powiedzmy trubadur. Jasne. O co chodzi? Ile jest ci winien? 2000 i wiem, że ma zamiar dać dyla z miasta, jak tylko wypuszczą go z pierdla. Myśli, że Kłykacza można wykiwać. Moi ludzie go sprawdzili. Wiem, że jest bez grosza i nikt w tym mieście nie pożyczy mu pieniędzy. Nic do ciebie nie mam, Wiedźminie, ale jesteś jego jedyną szansą. To Jezu, Jaskier, coś ci się koło... Da ci pieniędzy. Ja to zrobię. Wreszcie gadasz do rzeczy. Zdobądź kasę i nie kombinuj, bo w więzieniach zdarzają się wypadki. Ludzie wieszają się na własnych paskach. Dobrze, umowa stoi. Ty zostawisz Jaskra w spokoju, a ja spłacę jego dług. Powiedzmy, że to efekt uboczny posiadania przyjaciół. Ja bym powiedział. Dostaniesz raz w zęby i się uspokoisz. Dobra. Szkoda, że nie mogę załatwić tego. Dobra, trzeba iść chyba po jakieś zadanko. O, matulu. Wyglądasz, jakby ci ptak do zupy nafajdał. Czyżby rozmowa przebiegła nie po twojej myśli? Faktycznie. Nie poszło najlepiej. Jestem Gunn Hardis, przywódca kompanii braci. Ja i moi kumple nie przepadamy za Kłykaczem. Wkurza nas, jak taki chłystek próbuje się za bardzo rządzić. Geralt z Rivi. Wiedźmin. Przyszedłeś złożyć jakąś propozycję? Owszem, słyszeliśmy o twoich kłopotach. A właściwie tego niecnoty Jaskra. Chcielibyśmy ci pomóc. Plotki no. Szybko
się rozchodzą. Ciekawe, co nam masz za propozycję dla mnie. Bardzo jestem ciekaw. Powiedzmy, że mamy ochotę zagrać kłykaczowi na nosie. Kompania braci ma w swoim posiadaniu coś cennego. Uznaliśmy, że jeśli przekonasz każdego z nas, że można ci zaufać, damy ci klucz do naszego skarbu. Cóż, nie jestem w sytuacji, w której mógłbym odrzucać podobne oferty. Jak mam przekonać twoich przyjaciół? Musisz z nimi pogadać. Gryfarina i Gruziłę znajdziesz w karczmie, a Nawik koczuje pod cmentarzem. Przyjdź potem do mnie do kuźni i też będę chciał się przekonać, z jakiej stali cię wybudowano. Dobra. W takim razie, do zobaczenia. Skarb to skarb, każdy ma coś cennego. Czekaj, a mogę do niego? Pogadamy później. Dobra. Jakiś problem? Ależ ty krzy... Nie wyglądasz najlepiej. Nigdy więcej. Czyżby kac? Przeklęty karczmasz mnie podkusił i założyłem się z nim, że wypiję cały gąsior spirytusu krasnoludzkiego. Wydałem te 30 orenów i padłem przy ostatniej kolejce. No, ty dostałeś strzałę. Ano, jeszcze mi policzył za sprzątanie, bo mi się ulało. Zaraz. Ciszej, no nie... No dobrze, przyniosę ci zsiadłe mleko. Lepiej. Dobra. Ile mamy w ogóle gotówki przy sobie? 25. O Jezus, skarczujemy dwóch, to weźmiemy oni dwa zadania. Nos mnie swędzi. Gryfanin. Szukam miejsca na nocleg. Trafiłeś w dobre miejsce. Jeśli jest... Rozejrzyj. Tak? Przysłał mnie Gun. A więc jednak zdecydował się z tobą porozmawiać. Rad jestem, Wiedźminie. Naprawdę. Uważam, że trzeba trochę natrzeć uszu kłykaczowi, a w kupie zawsze raźniej. Prawda. Wspomniał też coś o skarbie. Właśnie. Tak, oczywiście. Dzięki temu spłacisz dług przyjaciela. No, a... Jakiemu? Żeby zyskać zaufanie kompanii braci, trzeba każdego z nas pokonać w pojedynku. Ja... Chcesz sprawdzić, kto pierwszy osunie się... No dobra! Dobra, mam jakiś w ogóle alkohol? Ja nie mam alkoholu. Ujałeś! Muszę kupić alkohol. Inny. Czekajcie, za sztukę. Czekajcie, co ona w ogóle chciała? Idziemy na... Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym... Może jednak... Nie, ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam... Czekajcie, no... Zobaczmy, najpierw zsiadłem mleko dla tego gościa. Uj. Ojejo, musimy kończyć. No to są drogie rzeczy, ja kurwa nie mam kasiorki. Kimerskie, bimber. Ja nie mam kurwa w ogóle kasiory. Okej. Kupimy jedno, to mamy już dla tego łebka. A więc resztę zobaczymy w następnym odcinku. Na razie, czołem. Cześć.